Siema, z tej strony Michael, witam Was w kolejnym odcinku z FinSpeedy Grand Prix 15. Zapraszam Was dzisiaj na ostatnią rundę sezonu 6, czyli Grand Prix Australii w Melbourne. Tytuł mistrzowski udało mi się zapewnić już w ostatniej rundzie w Toruniu, więc dzisiaj będzie trochę luźniej i zrobimy sobie takie krótkie podsumowanie Speedway of Nations. W tym roku Speedway of Nations odbywało się Vojens. Jak wygląda Speedway of Nations? Oczywiście pierwszy półfinał. Pierwsze trzy drużyny awansują do finału. Drugi półfinał również trzy drużyny awansują do finału. W finale czeka już gospodarz od początku. On nie musi przechodzić przez eliminację, czyli wychodzi 7 drużyn. Są to oczywiście mistrzostwa drużynowe, w której rywalizują pary. No i mamy tutaj inną punktację niż zwykle, bo za pierwsze miejsce mamy punkty 4, za drugie miejsce są 3 punkty, za trzecie miejsce 2 i za ostatnie miejsce 0 punktów. Jest to po to, żeby wyeliminować remisy biegowe. No i teraz przejdziemy już sobie do omówienia pierwszego półfinału, który odbył się w środę 27 lipca. Do finału awansowała reprezentacja Australii, Finlandii oraz Polski. Finlandia, ogromne zaskoczenie, świetna jazda Timo Lahtiego i Timiego Salonena, tego młodego chłopaka. Reprezentacja Polski, no trochę się męczyli, ale to i tak nie było najgorsze, co nas spotkało w tym Speedway of Nations. W biegu barażowym musieliśmy jechać z Niemcami, ale no, na szczęście się udało. No i trafiliśmy do tego finału. W tym półfinale udział brała jeszcze reprezentacja Stanów Zjednoczonych, zdobyli 25 punktów. Ukraina zdobyła 18 i te 18 punktów zdobył jeden zawodnik, Marko Lewyszyn. Świetna jazda, pokonał nawet Bartosza z Marzlika. No i jechała jeszcze Łotwa, która zdobyła punktów 16, no trochę większe oczekiwania tam były. No i ten pierwszy półfinał był ciekawy, działo się w miarę dużo na torze, mieliśmy fajne akcje, fajne mijanki. Mieliśmy też parę upadków, no tor Vojens jest bardzo techniczny i szczególnie ci młodzi zawodnicy mieli problemy. Teraz przejdźmy już sobie do półfinału drugiego, odbył się w czwartek, 28 lipca. I do finału awansowała reprezentacja Szwecji, Czech oraz Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania musiała zmierzyć się z Francuzami w biegu barażowym. No i w czwartek już tak ciekawie nie było, nie działo się zbyt wiele na torze. Raczej start i jazda do mety, no coś tam na pewno się działo. Tutaj też mieliśmy kilka upadków, a chyba nawet więcej niż w półfinale pierwszym, bo tutaj mieliśmy więcej przypadków, gdzie jechali tacy młodsi, mniej doświadczeni zawodnicy. Świetnie pojechali Czesi, Václav Milik i Jan Kwek, no świetna postawa tych zawodników. W Wielkiej Brytanii to Ty Wuffinen raczej ciągnął cały ten wynik, bo zdobył 19 punktów. We Francji okazał się lepszy Dimitri Berger od Davida Belego, co trochę mnie zaskoczyło. Reprezentacja Szwecji, Oliver Bergson był zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o ten Speedway of Nations. No, Fredrik Lindgren był po prostu wolniejszy, co nie było do końca takie pewne. Włosi, no Paco Castagna się starał, 17 punktów zdobył i to wszystkie punkty, jakie zdobyła reprezentacja Włoch. Jego kolega z reprezentacji nie zdobył żadnych punktów. Reprezentacja Norwegii, no oni w ogóle to zastępowali Słowenię. Słowacy, przepraszam, która wycofała się z powodu kontuzji Martina Waculika. No i tutaj ten świetny Espensola, młody zawodnik, 11 punktów, 18 zdobyła łącznie reprezentacja Norwegii. No i jak już wiemy, Espensola podpisał już kontrakt w Włókniarzu Częstochowa. No i reprezentacja Słowenii, 22 punkty, Mati Dziwacić aż 17, Skoria 3 i Anže Grmek punktów 2. No i w piątek mieliśmy finał Speedway of Nations 2, czyli juniorzy, zawodnicy do lat 21. Wygrali Polacy, na drugim miejscu Czesi, ale tutaj w biegu finałowym oczywiście się zmierzyli. I mieliśmy dużo szczęścia, bo tam chyba zanotował defekt Petr Chlupac, albo popełnił błąd, tam nie do końca słyszałem. Komentatorzy na początku też nie wiedzieli, co tam się stało, no ale mieliśmy dużo szczęścia, bo to Czesi jechali po zwycięstwo 5 do 4 w tym biegu, ale na szczęście błąd czy też defekt Chlupaca spowodował, że Mateusz Cierniak przebił się na trzecią pozycję. No i udało się to wygrać.
W tych zawodach mieliśmy naprawdę dużo upadków. No, zawodnicy młodzieżowi mógł się też o tym niestety przekonać Wiktor Przyjemski, który zaliczył upadek na pierwszym łuku. No takie klasyczne domino tam było. No i niestety kontuzja palca, ale to było w drugiej serii, pierwszy bieg odjechał i go wygrał, więc myślę, że gdyby Wiktor jechał przez całe zawody, to byłoby nam trochę łatwiej, no ale i tak udało się wygrać. Z brązowym medalem skończyła Wielka Brytania, na czwartym miejscu reprezentacja Łotwy, Dania na miejscu piątym, na szóstym Australia, na siódmym reprezentacja Szwecji. Przechodzimy teraz już do soboty, czyli finał Speed of Nations. No i bezpośrednio do biegu finałowego dostała się Wielka Brytania. Po fazie zasadniczej zdobyli najwięcej punktów, a w biegu barażowym zmierzyła się reprezentacja Australii i Szwecji. No i tam była niesamowita rywalizacja. Tym razem akurat prowadził Fredrik Lindgren. Na drugim i trzecim miejscu jechali reprezentanci Australii. No i Oliver Bertsen się nie poddawał, atakował do samego końca, do ostatniego łuku próbował. No i próbował, założył się na Maxa Frika. Był kontakt, Oliver Bertsen upada. Oliver został wykluczony z tego biegu, no moim zdaniem słusznie, no bo położył się tam po prostu na Maxa. Bertsen oczywiście bardzo wściekły, tam krzyczał do kamery. No i Australia awansuje do finału. No i w biegu finałowym mamy reprezentację Wielkiej Brytanii i Australii. I tutaj nie było już tak wiele emocji. Australijczycy wygrali start i pognali po złoto. Wygrywają Speedway of Nations 2022. Są drużynowymi mistrzami świata. Z tego co czytałem, to udało im się to po 20 latach. No i oczywiście Wielka Brytania ze srebrnym medalem. No dzisiaj nie jechał Tajofinem, trzeba podkreślić. Bo w piątek przewrócił się na rowerze i nabawił się jakiejś drobnej kontuzji, ale nie mógł wystartować niestety. Oczywiście życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Brązowy medal dla reprezentacji Szwecji. Czwarte miejsce dla gospodarzy, czyli Dania. Na piątym miejscu skończyli Czesi. Uwaga, na szóstym dopiero miejscu reprezentacja Polski. Bartosz Zmarzlik zdobył aż 20 punktów z 26. Patryk Dudek i Maciej Janowski łącznie zdobyli 6. No i na ostatnim miejscu, na siódmym Finlandia, no dzisiaj już się nie popisali. Po pierwszym biegu Timi Salonen już musiał opuścić te zawody, niestety upadek tam dosyć mocno uderzył o tor, z tego co pamiętam. No i kończy te zawody, Timo Lahti zdobył 14 punktów, Jesse Mustonen zdobył 2, łącznie 16. No i tak jeszcze patrząc na punktację innych reprezentacji, no to Australia 37 punktów, Jack Holder zdobył aż 23, Max Frick 14, Doyle nie wyjechał na tor ani razu. Wielka Brytania tutaj równo, Lambert 18, Bury 16. Szwecja, Oliver Bertsen znów świetny występ, aż 20 punktów, Fredrik Lindgren 10. Teraz na czwartym miejscu Dania. Tutaj również równo, Madsen 15, Mikkelsen 13. Czechy, Václav Milik 18, Jan Kvech 9. Polska, no to już mówiłem, Bartosz Zmarzlik 20, Dudek 2, Janowski 4. No i Finlandia, to już też mówiłem. No i to by było na tyle z podsumowania Speedway of Nations. Za rok nie będzie tych zawodów, bo wraca drużynowy Puchar Świata w końcu. Te zawody ostatnio odbyły się w 2017 roku, no cieszę się bardzo. Odbędzie się on we Wrocławiu pod koniec lipca. Wracamy teraz tutaj do naszych zawodów. Dzisiaj za bardzo o nich nie gadaliśmy. Nie udało się awansować do półfinału pierwszy raz w tym sezonie, no ale nic takiego. I tak już mamy zapewniony tytuł Mistrza Świata. Obejrzymy sobie bieg finałowy.
No i tą ostatnią rundę sezonu wygrywa Maciej Janowski, prowadził w finale od startu do mety. A teraz możemy zobaczyć wszystkie klasyfikacje tego sezonu, wszystkie moje statystyki. No i w tym odcinku to by było wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Kończymy sezon 6. Nie wiem, czy chcecie sezon 7. Możecie napisać w komentarzu, jeśli chcecie. Myślałem o tym, żeby pojechać sobie Nickiem Pedersenem, ale to tam za parę miesięcy może to zrobimy. No, zapraszam Was jeszcze do opisu. No i będę się z Wami żegnał. Cześć!